ostatnich 6 latach rynek przeżył wielką ewolucję. Czynników kształtujących ceny na rynku gazu czy rynku energii elektrycznej jest bardzo wiele. Zawsze w naszym raporcie jest taka sekcja związana z wypisaniem tych czynników. Podajemy czynniki prowzrostowe i prospadkowe, które w danym momencie są, i na końcu w podsumowaniu ważymy te czynniki. Prawo podaży i popytu jest ważne, więc musimy zanalizować wszystkie czynniki podażowe, czyli jak będzie wyglądało stan elektrowni, które mamy w Polsce, ponieważ zajmujemy się tutaj polskim ogródkiem. Od tej strony podażowej, czyli tej strony, która generuje tę energię, w dalszym ciągu i pewnie jeszcze przez długi okres będziemy mieli do czynienia z przewagą elektrowni opalanych węglem. I tutaj oczywiście najważniejszym, można powiedzieć, paliwem w tym momencie jeszcze będzie cały czas węgiel. W Polsce znowu jest pewna specyfika, że mamy ten węgiel z krajowego wydobycia. Patrzymy na najbardziej płynny indeks węgla, czyli ARA, oraz, a właściwie przede wszystkim, ceny dwutlenku węgla, tak zwanych jednostek EUA. Elektrownie muszą zarzucić się z tych swoich emisji CO2 dwutlenku węgla. No, w tym momencie przy tych kosztach, cenach w zasadzie tych jednostek, dużo bardziej waży w tej cenie produkcji niż sam węgiel. No, tutaj to jest ponad 50%. Coraz więcej jest elektrowni gazowych, więc w jakiej cenie jest gaz, w jakiej cenie ten gaz jest skupowany. TTF to jest największy rynek gazu w Europie, można powiedzieć taki największy hub, czyli miejsce, w którym odbywa się największy obrót na rynku. To jest taki benchmark rynkowy do wszystkich innych giełd, które są w Europie. Polska również patrzy na to, jak ceny na rynku TTF się kształtują i można powiedzieć, że jeżeli rynek TTF rośnie, to również i Polska rośnie. Mamy też przesyły z Norwegii, mamy też, też kwestie związane z sytuacją magazynową. Niski poziom magazynów gazu niesie za sobą ryzyko, że w przyszłym sezonie zimowym może być problem, jeśli chodzi o zapotrzebowanie. No i w konsekwencji może to wywindować ceny na wyższe poziomy. Dodatkowo ma znaczenie też to, jaki mamy poziom, jeżeli chodzi o dostawy LNG z różnych kierunków do Europy. Rynek gazu od momentu kryzysu energetycznego, można powiedzieć, zrobił się szalenie ciekawy, nie tylko pod tym względem jakby kontekstu rosyjskiego. Było wiele takich bezprecedensowych rzeczy, które miały miejsce, jak na przykład kiedy już wydawało się, że te dostawy LNG gwarantują takie bezpieczeństwo energetyczne, nagle pojawiły się problemy z protestami związków zawodowych w Australii, które w ciągu kilku dni zmieniły nam zupełnie sytuację na rynku. Pojawiają się też takie problemy jak remonty, które są planowane, remonty w norweskich instalacjach. Skala tych remontów dwukrotnie przekracza plan i to oczywiście w ogromnym stopniu wpływa na to, co się dzieje na rynku. Problem z eksportem gazu obok Jemenu, gdzie bojownicy Houthi atakują statki. I w efekcie to doprowadziło do tego, że te dostawy z Półwyspu Arabskiego zupełnie, one zostały bardzo ograniczone i do Europy w tym momencie w zdecydowanej większości przypływają te statki, które są ze Stanów, a nie z tamtych regionów świata. Jakie będą przepływy międzysystemowe, ile będziemy importować, czy też eksportować na kraj zachodni, czy też do Szwecji. Następnie ile mamy wytwórstwa OZE. Jeszcze 4-5 lat temu ten aspekt nie był taki istotny, natomiast w dzisiejszych realiach jest to po prostu ogromny determinant ceny. Bardzo ciekawą sytuację mieliśmy w listopadzie. Wystąpiło tak zwane Dunkelflaute. Nie było generacji z OZE, nie wiał wiatr, nie było zbyt dużo słońca w tym okresie listopada. W związku z tym mieliśmy bardzo małą generację z odnawialnych źródeł energii. Więcej musiały pracować elektrownie gazowe. One tą konsumpcję gazu zdecydowanie zwiększyły. Z racji tego problemu z OZE i tak wywindowało ceny na energii elektrycznej, ale z drugiej strony bardzo mocno skurczyły stany magazynów gazu. Konsekwencje tego widzimy również i dzisiaj, dlatego że gdyby nie problemy związane z Dunkelflaute, nie mielibyśmy tak niskich poziomów magazynów gazu, jak obecnie widzimy. No a z drugiej strony patrzymy oczywiście też, jak my sami, jako powiedzmy Polacy, ale też oczywiście jako Europejczycy, tą energię konsumujemy. Jest tych czynników bardzo dużo, które wpływają na to, nawet tak można powiedzieć, nasze zachowania konsumentów. Musimy wiedzieć, jaki to jest dzień tygodnia, czy to jest święto, czy nie święto. Wszystkie te aspekty musimy zważyć. Nawet ważne jest, czy jest deszcz w Norwegii, czy w Szwecji, ponieważ to wszystko wpływa na ilość energii elektrycznej, no i też na popyt. Tak, jeżeli mamy zachmurzenie, no to tej energii elektrycznej ze słońca będzie mniej i ona też świeci w odpowiednich godzinach. Dużo się dzieje w aktach prawnych. Staramy się być na bieżąco też o tym, co nasz ustawodawca zrobi w zakresie zmian prawnych, bo to też oczywiście wpływa na to,
jak się zachowują i wytwórcy, i cały system. To wszystko musimy zważyć, sprawdzić. No i na końcu oczywiście są jeszcze decyzje polityczne, które są bardzo trudne do przewidzenia, bo nie zawsze one są jakieś tam, no takie, jak to powiem, no, rozsądkowe, tak? Z naszego punktu widzenia osób, które analizują rynek.